Perspektywy rynku. Kłaniam się serdecznie, Piotr Gnejtek, biuro maklerskie mBanku. Zapraszam na cotygodniowe spotkanie dotyczące rynków finansowych. Standardowo, dla przypomnienia, źródło danych wykorzystywanych do programu AmiBroker to stock.pl. Omówienie tego, co się wydarzyło na rynkach, plus to, co można byłoby się spodziewać w nadchodzących dniach. Standardowo, na pierwszy plan S&P, jankowskie indeksy. Pytanie, czy tutaj doszło do jakichś większych zmian. Tak naprawdę S&P realizuje ten lokalny, negatywny scenariusz w oparciu o formację objęcia bez. Formacja świecowa, czytelna, widoczna, omawiana tydzień temu. Jak na razie zejście na południe odbywa się zgodnie z dotychczasowym układem. Wcześniejsze spadki są podobnej długości co obecnie trwające, dlatego też tutaj jak na razie nie ma większych argumentów, żeby uznać je za początek impulsu bez czy coś większego. Jest to jak na razie forma korekty. Tutaj może jeszcze magnesem okazać się dolne ograniczenie kanału wzrostowego, co oznaczałoby, że zostaną te spadki prawdopodobnie pogłębione. Wskaźnik RSI badający tempo wzrostów, tutaj jak na razie nie zachęca do generowania pozytywnych wniosków, tym bardziej, że w ostatnich dniach doszło do przerwania klasycznego wsparcia widocznego na tym wykresie, dlatego też tutaj jak na razie bez pozytywnych konkluzji, jeśli chodzi o S&P Dow Jones. W ostatnim czasie wykonał krok w tył, w średnim terminie wciąż pozostaje aktywna formacja flagi, w oparciu o którą celem mogłyby się okazać historyczne poziomy cenowe, tutaj jak na razie neutralnie. No i pytanie, co robi Nasdaq, indeks 100 największych, ponad 100 największych spółek, wyszedł dołem z tego kanału wzrostowego. No i tutaj pojawia się pytanie, czy dojdzie do podobnej zniżki, która już miała miejsce w tym roku. Wówczas w okresie styczeń-marzec spadki osiągnęły długość, długość wyznaczoną przez ten prostokąt, i jeżeli tak miałoby się i tym razem wydarzyć, no to tutaj tak naprawdę niedźwiedzie mają otwartą drogę w kierunku 14,5 tysiąca punktów. Dlatego też jak na razie ta koncepcja pozostaje aktywna dla jankowskich niedźwiedzi. Co słychać dalej w otoczeniu zewnętrznym? Jeśli chodzi o europejskie pakiety, tutaj bez większych zmian, czyli niemiecka Xetra, DAX, jak na razie pozostaje w strefie konsolidacji. Konsolidacja ta przybrała formę trójkąta rozszerzającego się. Ten trójkąty rozszerzające się są szczególnie popularne wśród niemieckiego indeksu. Coś takiego przecież miało już miejsce, ale o większej rozłożonej strukturze w okresie czerwiec 2021, luty 2022. Co się z tego wykluło, widać na załączonym obrazku, czy chociażby wcześniejszy trójkąt rozszerzający się dużo krótszy, ale oczywiście negatywny w skutkach dla inwestorów była to formacja poprzedzająca krach covidowy. Dlatego też pojawienie się i tym razem takiego trójkąta rozszerzającego się daje wiele do myślenia, tym bardziej, że na tygodniowym wykresie RSI widać cały czas odwróconą głowę z ramionami. No i teraz jest stosowana linia szyi. Podręcznikowo niedźwiedzie mogą ruszyć do boju, tym bardziej, że na wykresie świecowym widać cofnięcie się poniżej poziomu wsparcia 16 tysięcy punktów. To wszystko jeszcze odbywa się w ramach kanału wzrostowego. No, dużo tych formacji jest, one nakładają na siebie, nachodzą. Kiedy coś takiego widać, kiedy coś takiego się dzieje, tak naprawdę brakuje klarownych wskazań. No, jest paraliż techniczny, jeśli chodzi o generowanie wniosków pozytywnych czy negatywnych. Tak naprawdę należało powiedzieć neutralnie, bo i przecież spadki się nie zaczęły, szczyty są cały czas testowane, nie ma kontynuacji wzrostu, jest może i pułapka. Wszystko to sprawia, że jak na razie wciąż byki tutaj no, nie mają klarownej sytuacji do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Jest jednak ryzyko wyjścia z tego dołem, bo dla przypomnienia, od dłuższego czasu SDAX, indeks małych spółek, w ogóle nie potwierdza tego, co robi DAX w średnim, długim terminie. Położenie indeksu maluchów versus historyczne szczyty, no w tym przypadku pokazuje, że DAX tak naprawdę może trochę się zapędził. Może tutaj MDAX pomoże. Wprawdzie ten indeks niemieckich średnich spółek próbował w ostatnim czasie wyjść górą. Tak naprawdę na wykresie dziennym obowiązuje cały czas tutaj ten układ prostokąta, w ramach którego, w oparciu o który 29,5 tysiąca punktów, 30 tysięcy punktów ta strefa mogłaby zostać zaatakowana. Widać, że tutaj lokalna obrona, która miała miejsce czwartek, piątek, może jeszcze się przerodzić w kontynuację wzrostów, ale na wykresie tygodniowym, jeżeli spojrzymy na indeks MDAX właśnie w taki sposób SOTE, gdzie nie ma tych wcale wskazań, proszę zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich dniach doszło do przerwania podstawy okazałej tygodniowej białej świeczki trzeciej z rzędu.
i jest to zamknięcie tej formacji, co oznaczałoby, że niedźwiedzie otwierają sobie drogę na południe. Co z tego się wykluje, zobaczymy. Ale tak czy tak, Entax nie potwierdził przecież tych szczytów, które zrobił w ostatnim czasie Dax. To jest tak, może to być aberracja jakaś średnioterminowa, ale podręcznikowo nie są to wskazania dobre, optymistyczne w długim terminie. Jeżeli chodzi o Kakarao, to tutaj Index zaczął rysować głowę z ramionami na wykresie świecowym. O ile na RSI tygodniowym także widać tą głowę z ramionami, o tyle na wykresie tutaj świecowym widać, że ta formacja zaczęła się tu formować. Co to może znaczyć? Jak na razie nie jest to nic optymistycznego, pozytywnego, dlatego też należałoby zobaczyć, czy niedźwiedzie wykorzystają to do wyprowadzenia z wysokości prawego ramienia kontry w kierunku linii szyi, bo przecież ta linia szyi w tym momencie jest kluczowa. Bez jej przerwania trudno rozmawiać o jakichkolwiek negatywnych sygnałach. Jak na razie układ tych poszczególnych szczytów jest coraz niższy, czyli taki zalążek zmiany trendu oczywiście jest zrobiony, tym bardziej, że formacja głowy z ramionami na RSI straszy od dłuższego czasu, ale to jest jeszcze wszystko do obrony, a konkluzja tak naprawdę notowania Kakarau są na tym samym poziomie co w lutym, dlatego też tu jak na razie neutralnie. W Stanach jak na razie niezbyt optymistycznie, lokalnie, w długim terminie tam widać, że presja na wzrosty jest utrzymana. W Niemczech, we Francji wciąż bez klarownych sygnałów. Pytanie, co na rynku walutowym, otoczeniu zewnętrznym warszawskiego parkietu, gdzie można byłoby doszukać się pozytywnych bądź negatywnych sygnałów. Jeżeli chodzi o PLN Index, czyli ten benchmark pokazujący siłę i słabość polskiej waluty, no to jak na razie kolejny tydzień stania w miejscu. Widać, że tutaj brakuje presji na wyłamanie tej strefy oporu. Ona jest związana z kwietniowym dębkiem. Tutaj są także jest strefa konsolidacji 2022 roku. Jest oczywiście średnia 200-tygodniowa, która tutaj zniżyła się już i blokuje dalsze wzrosty. Jest to dosyć ważna granica, która tak naprawdę ma znaczenie, patrząc na historyczne notowania i jest odczuwalna, wyczuwalna przez inwestorów. No i do tego dochodzi linia trendu spadkowego. Jeszcze nie została zaatakowana. Patrząc na poszczególne pary walut, na przykład na USD PLN, widać, że jest to bo dosyć niebezpieczne miejsce w długim terminie. USD PLN znajduje się w kanale wzrostowym zakorzenionym w 2011 roku. Oczywiście testowanie tego kanału, dolnego ograniczenia tego kanału, no tutaj jest kwestią umowną, no bo nie ma tak konkretnie jednej linii na wykresie, która wyznaczyłaby idealnie, dokładnie jak w aptece, poziom, którego przerwanie generowałoby sygnały, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że tutaj wciąż USD PLN ucieka od strefy 4 zł. Dolne ograniczenie kanału blokuje. Oczywiście od góry zatrzymała 200-tygodniowa średnia krocząca. Bardzo fajny, dobry sygnał dla złotego i to jest nadzieją na to, że jednak zostanie przypuszczony atak i ten kanał zostanie wybity, bo przecież o to chodzi akcyjnym graczom. Bez wyjścia dołem z tego kanału trudno mówić o kontynuacji hossy akcyjnej na warszawskim parkiecie, a tutaj byłby ruch w kierunku nawet 3 zł. Ale zanim coś takiego się wydarzy, oczywiście potrzebne są klarowne sygnały, nie tylko na USD PLN, ale także na Euro PLN. A tutaj są przecież problemy. Jeżeli chodzi o europejską walutę, złoty do europejskiej waluty, widać, że w ostatnim czasie coś się złego wydarzyło, czyli doszło w zbliżeniu, tutaj może to jest niepotrzebne, myląco, doszło w zbliżeniu tutaj na dole do naruszenia 4,46795, czyli sufitu czarnej świecy. Jest to sygnał negujący, zamykający ten cały układ spadkowy i to jest bardzo niebezpieczny sygnał, jeżeli chodzi o temat kontynuacji aprecjacji złotego, dalszego umacniania się polskiej waluty. Tym bardziej, że tygodniowy RSI, wskaźnik mierzący impet jest, proszę bardzo, tutaj w ułożeniu takim, jaki w podręcznikach pisze się w rozdziałach o pozytywnej dywergencji i zmianie trendu, a są to w tym momencie wskazania niekorzystne dla kontynuacji EuroPLN, dla kontynuacji trendu spadkowego dla EuroPLN. Tym bardziej, że odbywa się to wszystko w strefie dolnego ograniczenia kanału spadkowego i jeżeli tu pojawia się fake, czyli fałszywe wybicie i powrót do tego kanału, no to tak naprawdę czarne chmury nad polską walutą się zbierają. Ale to jest jeszcze wszystko do zanegowania. Tak naprawdę EuroPLN jest na tych samych poziomach co od 2 miesięcy. Jest to konsolidacja bez generowania sygnałów. Oczywiście ryzyko jest. Należy na to zwracać szczególną uwagę, ale jeszcze jest to wszystko do wybronienia. Kiedy należałoby mówić o wybronieniu? Wtedy, kiedy tydzień zamknie się poniżej 4,40, bez zejścia tygodnia poniżej 4,39, to są takie newralgiczne poziomy, no to tutaj ten sygnał z poprzedniego tygodnia w oparciu właśnie o tygodniowe czarne świece ma kluczowy, negatywny wpływ na postrzeganie polskiej waluty. Ponownie wraca temat inwersji, czyli rozbieżności pomiędzy
rentownością dwuletnich a dziesięcioletnich papierów. Tutaj na wykresie jest przedstawiona rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich. Na dole jest tak zwana inwersja, czyli odwrócona krzywa dochodowości. To, co zwraca na siebie uwagę, to fakt, że w ostatnim czasie inwersja zmalała do poziomów ostatnio raz obserwowanych pod koniec maja. W nawiązaniu do tego, co było mówione wiele tygodni temu, od miesięcy, inwersji należy się bać na rynkach akcyjnych wówczas, kiedy ona wraca do poziomu zerowego, czyli nie wtedy, kiedy jest najwyższa, skrajna, tak jak to miało miejsce w czerwcu, czy chociażby w lipcu, tylko wtedy, kiedy się zmienia ta tendencja i ona zbliża się ku tutaj neutralnym wartościom. Jak na razie trend cały czas w długim terminie pozostaje tutaj widać w kierunku skierowanym do tego, żeby ta inwersja cały czas puchła, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, no to ta korekta, bo to na razie jest formą korekty, zaczyna przybierać rozmiary dużo większe niż poprzednie dwie korekty, po których oczywiście inwersja znowu się nasilała. Do tego dochodzi jeszcze podwójne denko na inwersji. Jest to oczywiście miara przypisana do formacjom liniowym, świecowym na wykresach cen akcji, obligacji, a nie na inwersji, ale w tym przypadku oczywiście nie jest błędem posłużyć się, żeby sprawdzić, jak wygląda tendencja. No i tutaj zachodzą przesłanki do tego, żeby doszukiwać się ostatecznej zmiany trendu właśnie na inwersji, żeby ona malała, co oznaczałoby, że no, zapatrywanie się na rynki akcyjne w średnim, w długim terminie, no, zbliża się ten moment, kiedy należałoby sobie zadać pytanie, co dalej z tą rzekomą hossą. Jeżeli chodzi jeszcze o rentowność dziesięcioletnich obligacji, tutaj widać, że linia trendu wzrostowego jest broniona, testowana i podejście podwójny szczyt. Spadająca gwiazda, długi cień, mały korpus, to wszystko z punktu widzenia podręcznikowego jest ostrzeżeniem, że brakuje impetu do tego, żeby ta rentowność dziesięcioletnich papierów rosła. No i jest ryzyko oczywiście wyjścia z tego dołem, jakby się to przełożyło na inwersję i na dalsze zmiany. Na chwilę obecną za wcześnie jest o tym, żeby mówić, ale oczywiście wydarzenia na rynku obligacji no, stają się tutaj ponownie w centrum uwagi. Na rynku towarowo-walutowym ciekawie prezentują się notowania cen miedzi. Jak na razie nie ma kluczowych wystrzałów, nie ma zerwania z trendem spadkowym. Jest jednak od wielu tygodni obrona ważnego wsparcia. Jest to oczywiście linia łącząca poszczególne minima, czy to jest trend wzrostowy, jest to po prostu dolne ograniczenie konsolidacji. Jest tutaj bliskość jednak 200-tygodniowa i to sprawia, że odpowiedź na pytanie, czemu nie chce spadać miedź, no myślę, że z wykresu płyną ku te jasne wnioski, bo strefa wsparcia jest bardzo silna, o znaczeniu średnio, nawet długoterminowym i przełamanie jej wymaga odpowiedniego oczywiście przygotowania. No i teraz pojawia się pytanie, czy to, co robi miedź, ceny miedzi, to co robią, nie jest przygotowaniem pod atak dolnego ograniczenia tej konsolidacji i wyjścia kilkanaście procent niżej. No bo jak na razie miedź nie ma sił na wybicie górą kanału spadkowego, linii trendu spadkowego, nie ma sił na pokonanie poszczególnych coraz niższych szczytów. To wszystko sprawia, że temat trendu spadkowego w tym ujęciu jest oczywiście uzasadniony i brakuje na chwilę obecną argumentów za tym, aby no, podpisać się tutaj pod optymistycznym scenariuszem. I tym oto sposobem dochodzimy do polskiego rynku kapitałowego na początek warszawskie indeksy giełdowe, indeks cenowy. Jest to benchmark opracowany przez portal stock.pl i jest to wskaźnik pokazujący, jakie są nastroje panujące na rynku kapitałowym bez względu na kapitalizację spółki, o którą walczą, o której akcje kupują inwestorzy. No i w tym przypadku benchmark indeks cenowy trzeci tydzień zamknął się powyżej średniej ruchomej 200-tygodniowej. Jest to ważna granica długoterminowa. Utrzymanie powyżej niej jest kluczowe, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy też na kontynuację scenariusza ruchu w kierunku 800-200 zł, czy ewentualnie gdzieś wyżej. Tutaj jak na razie odwrócona głowa z ramionami jest aktywowana, została aktywowana, sygnał jest utrzymany. Kolejny opór widać, że stanowi problem, ale jest wniosek na chwilę obecną po piątkowej sesji na korzyść byków. Nie ma zamknięcia poniżej tej ruchomej granicy. Byłoby poniżej, należałoby się zamartwiać, tak jak chociażby miało to miejsce w sierpniu rok temu. A na chwilę obecną sygnały płynące z tego wykresu są pozytywne. Oczywiście jest wykupienie, ale wykupienie to norma podczas hossy, bo tutaj na szerokim rynku jak na razie ona panuje. SWIG 80 utrzymał się powyżej wybitych szczytów tych 2021 roku. Oczywiście nie jest to tak, jak mogłyby sobie byki wyobrazić, że jest tylko i wyłącznie do góry ruch, petarda, nie ma cofnięcia. Klasyka jak na razie po wybiciu
test wybicia i tutaj bez większych negatywnych sygnałów, co nie oznacza, że nie należy się martwić. No oczywiście pułapka Hossy ma prawo być zastawiona w miesiącu lipcu, a w sierpniu brak kontynuacji wzrostów i ewentualne cofnięcie się pod wsparcie mogłoby tutaj wygenerować poważniejsze obawy, jeśli chodzi na przykład o podwójny szczyt w drugim terminie zmiany trendu. Tego jeszcze na chwilę obecną nie ma. 27 tysięcy jest bronione, tam okolice plus minus 100 punktów i dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty sytuacja techniczna na tym wykresie pozostaje pozytywna, optymistyczna. To samo jest na indeksie WIG, MWIG 40. Tutaj wybicie się górą z kanału jest utrzymane. Ostatnie 2 tygodnie może i marazm, tu 7,8,6% zniesienie FIBO poprzedni bez blokuje, ale jeżeli chodzi o sytuację po wybiciu z kanału, cały czas droga w kierunku 5700 jest utrzymana, dlatego też konkluzja do wysokości 5167 pozostaje 0,102. W tym tygodniu należałoby zwrócić uwagę na fakt, który będzie miał dosyć duże znaczenie, jeśli chodzi o zachowanie się WIG20. Mianowicie 10 sierpnia odcięcie dywidendy od PKN Orlen. Dosyć duże 5,5 złotego, będzie to znaczące uderzenie dla indeksu WIG20, ale nie dla WIG20 Total Return. Jest to benchmark pokazujący, jak zachowuje się indeks 20 największych spółek z uwzględnieniem właśnie takich dywidend, praw z akcji i innych wydarzeń, które mają miejsce na giełdzie i wpływają na zachowanie się wykresu. Tutaj, jeśli chodzi o WIG20 Total Return, to jak na razie widać, że indeks jest na ostatniej, zdaje się, prostej. W kierunku historycznych szczytów brakuje mniej niż 10%. Zeszłotygodniowe wydarzenia, czyli dolny cień, mały korpus, no poprzednim razem coś takiego sprowokowało do wyprowadzenia wzrostowej kontry. To samo było przecież na początku lipca. No i tym razem także są ku temu przesłanki, tym bardziej, że sytuacja techniczna jak na razie tego indeksu pozostaje optymistyczna, tak jak i WIG. Benchmark ten, o może tutaj jest trochę za dużo bagan. Indeks WIG jak na razie pozostaje w trendzie wzrostowym. Trudno mówić o podażowym sygnale w związku z przełamaniem podstawy zeszłotygodniowej białej świeczki, bo nie była to świeca okazałym korpusem i tym samym nie stanowi ważnego tutaj, nie jest źródłem informacji istotnych. Dlatego też jak na razie byki mają zielone światło do kontynuacji wzrostów. Tygodniowy RSI, pomimo tego, że jest wykupiony, nie generuje negatywnych sygnałów. No, wydaje się, że tutaj warszawski rynek kapitałowy trzyma się całkiem nieźle. No, gdyby nie ta waluta, bo to przecież na rynku walutowym są te sygnały ostrzegawcze, które mogłyby się przełożyć na przykład na WIG20 USD. No i pytanie, co ten benchmark będzie tutaj sobie wyprawiał, no bo jeżeli chodzi o układ długoterminowy, to szanowni państwo, widać także i tutaj kanał spadkowy i górne ograniczenie kanału jest już praktycznie na wyciągnięcie kilkunastu sesji. To jest tam około 10% i poprzednim razem przez pół roku bykom nie udało się pokonać tej linii. Była konsolidacja, dojście bokiem i zejście na dół. W 2018 roku właśnie ta linia, no de facto ten szczyt wyznaczył tę linię, więc trudno w ten sposób mówić. Można byłoby na przykład wyznaczyć coś takiego, ale chodzi o to, że równoległość tych linii sprawia, że one są bardzo istotne w ocenie tego, gdzie szukać poziomów oporu, a ten tutaj jest dosyć blisko położony, dlatego też WIG20 USD no, ma coraz mniej miejsca do kontynuacji wzrostu. Jak na razie jeszcze ta linia technicznie nie została zaatakowana. Coś takiego można by zrobić. No, zawsze jest ryzyko, że tutaj się to ten proces atakowania linii trendu spadkowego górnego ograniczenia kanału długoterminowego oporu jest już właśnie się dzieje i tym samym blokowane są dalsze wzrosty. Dlatego też WIG20 w tym układzie, no tutaj mógłby hamować, jak na razie trzyma się całkiem dzielnie. Tym oto sposobem dotarliśmy do momentu, w którym należałoby zastanowić się nad poszczególnymi wykresami akcji spółek tworzących WIG20. Alior Bank na pierwszy plan. Tu jak na razie sytuacja wygląda na pozytywną. Analiza wolumenu nie wskazuje na dystrybucję miejsca do zwyżki. Jest jeszcze trochę 62,7, 67,78. To są te poziomy. Warunki brzegowe dla tej strefy oporu i jak na razie jest to magnes, który ściąga wciąż notowania cen akcji spółki Alior. Jest wykupienie, ale to wykupienie jest czymś normalnym, jeśli chodzi o hossy. Dlatego też jak na razie konkluzja dla spółki Alior pozostaje pozytywna. Allegro, kluczowy poziom obrony 32,42 nie został przełamany. Został może i zaatakowany, ceny się zbliżyły podczas korekty, ale wsparcie utrzymane, podobnie jak i dolne ograniczenie kanału wzrostowego, dlatego też sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna, ale ze względu na brak pojawienia się kolejnej okazałej białej świecy z białym korpusem, to jako poziom wsparcia
ma prawo posłużyć, no niestety niżej położony poziom, ale tak to czasami bywa, czyli 31,22, dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty sytuacja techniczna pozostaje optymistyczna, zejście poniżej ten poziom mogłoby oznaczać, że byki, przepraszam, niedźwiedzie próbują rozegrać koncepcję ruchu na 24 zł, czyli jest o co tutaj walczyć, co grać. Asseco Poland, wyjście górą z trójkąta jak na razie okazuje się boczniakiem, czy też fałszywy, kluczowy poziom obrony 76,43, związany także chociażby z dolnym ograniczeniem kanału, pozostają utrzymane. No, coraz bardziej wątpliwa jest koncepcja ruchu właśnie w oparciu o tego typu wskazania w ramach tej formacji chorągiewki, która może być tutaj błędnie wyrysowana, ale dopóki 76,43 jest broniony, dopóty sytuacja techniczna wciąż sprzyja akcyjnym bykom. CD Projekt, oj, trochę jest na tym wykresie, ale jest to przecież gorący papier, wiele się o nim mówi, wiele się pisze, ja także na opracowaniach typu 100 sekund, wykres dnia, ten temat często omawiam. Perspektywy rynku, myślę, że jest to temat, który dzisiaj nie będziemy omawiać, kiedy się to dokładnie pojawiało. Korekta ABC za nami, strefa wsparcia broniona, w ostatnim czasie wybity opór, test środa czwartek przeprowadzony pozytywnie, piątek zamknięcie powyżej wsparcia, jak na razie zielone światło się pali w kierunku poziomu rzędu 175 zł, ale tak naprawdę w drugim terminie to 200 jest magnesem. 200 to nic innego jak strefa oporu wyznaczona przez poprzednie szczyty. No i średnią 200-tygodniową, wszystko to nakłada się na siebie. Tygodniowe formacje świecowe także wyglądają całkiem fajnie. W tamtym tygodniu nie udało się niedźwiedziom pokonać 153,25, czyli tak naprawdę ta sekwencja rosnących tygodniowych białych świeczek nadal się utrzymuje. Konkluzja pozytywna. Cyfrowy Polsat, neutralnie, tu się kolejny miesiąc nie wydarzyło, czyli lecimy dalej. Dino. Dino w takich sytuacjach no, lubi stwarzać niebezpieczne sytuacje, zagrożenie co do utrzymania trendu wzrostowego, ale jeżeli chodzi o nadrzędny trend wzrostowy, to jest on utrzymany, rosnące minima, przecież tutaj kluczowe wsparcia rzędu 430 zł nie zostały przetestowane. Jest jakiś fake w okolicy dolnego ograniczenia takiego kanału i tym samym zaproszenie do ruchu w kierunku 475. Analiza wolumenów nie wskazuje na dystrybucję na wykresie tygodniowym. Tutaj także bez większych negatywnych formacji, chociaż nie udało się w tamtym tygodniu wybić 480,8. No to może być taki znak ostrzegawczy, ale coś takiego nie udało się zrobić i w lipcu, a ceny pozostają stabilne. Dlatego też jak na razie tutaj konkluzja dla Dino Polska neutralna. JSW. Dzisiaj od rana ceny akcji próbują zyskiwać na wartości, czy też nieznacznie zyskują. Bejki próbują rozegrać to, co dostają na tacy, na stole. Leży w tym momencie koncepcja odwróconej głowy z ramionami. No przecież tak podręcznikowy przykładasz, trudno nie spróbować rozegrać. No ale czasami jak to bywa w praktyce, kiedy coś jest tak oczywistego, to rynek zachowuje się zupełnie inaczej. A tutaj jak na razie brakuje pozytywnych wniosków, tym bardziej, że na wykresie tygodniowym, proszę bardzo, kolejna tygodniowa czarna świeca o zabarwieniu negatywnym, średnia 200-tygodniowa wznosi się, ona jest broniona, no, była przetestowana w lipcu, a w zeszłym tygodniu nie naruszona. To właśnie wpływa na neutralizację, powolną neutralizację tych negatywnych sygnałów, które de facto płyną przecież z wykresu od lutego, o tym jest przecież mowa na opracowaniach 100 sekund, wykres dnia, czy chociażby perspektywy rynku, nic nowego, od wielu miesięcy kreski są na sell w tym, znaczy są negatywne, w tym wydaniu. No i tutaj pojawiła się ta czarna świeca w lipcu i ona wraz z średnią 200-tygodniową plus ten młotek i brak kontynuacji spadków, no to wszystko tutaj zdaje się psuć plany niedźwiadkom, ale przecież ostatnie dni pokazują, że nie do końca one są cały czas są słabe. Tutaj wciąż brakuje petardy popytowej, nie ma ataku ze strony byków. To sprawia, że no, brakuje na dzisiaj argumentów na korzyść nowych wzrostów. Oczywiście prawe ramię na wysokości lewego ramienia, no to jest podręcznikowy moment do tego, żeby ewentualnie myśleć o ryzykowaniu, ale to nie jest miejsce, aby dzisiaj tu i teraz tak naprawdę wróżyć z fusów, bazując na tym, co przynosi tygodniowa analiza techniczna. Jak na razie brakuje pozytywnych wniosków. Kęty. Cofnięcie się w ramach korekty do strefy wsparcia wcześniejszego oporu, okolice 650 zł zostały przetestowane. Młotek zachęca do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Odczyt tutaj wskaźnika RSI może trochę niepokoić. Proszę zwrócić uwagę na to, że RSI wyszło dołem z kanału wzrostowego. Jest to jeden z ważniejszych sygnałów ostrzegawczych, że tutaj może się dziać coś bardziej negatywnego, ale jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, te obroty, które tutaj rosły, no także mogłyby sugerować, że właśnie ostatnia zniżka jest początkiem
realizacji zysków, mimo tego, że zasięgi według formacji kanału, wybitego kanału, wskazują na okolice 800 zł. No, pytanie, co dalej? No, skoro 640 w tygodniach nie zostało przełamane według tygodniowej ceny zamknięcia, to tak naprawdę konkluzja pozostaje wciąż pozytywna. Tym bardziej, że timingowo tutaj doszło do wyrysowania się młota, który w tym ujęciu zachęca do przetestowania, do zaatakowania historycznych szczytów. KGHM. No nie chce ten KGHM rosnąć. Widać, że tutaj brakuje powera. No, w kolejny tydzień na tych samych poziomach. Tygodniowe białe świeczki się pojawiają bez kontynuacji. Obroty także na razie słabe. Nie ma nie ma wybicia 130 zł, a tam jest przecież średnia 200-tygodniowa. Górne ograniczenie kanału, także inne poziomy oporu. To wszystko sprawia, że także i dzisiaj, jak i tydzień temu, miesiąc temu, 3 miesiące temu brakuje pozytywnych wniosków dla spółki KGHM Polska Miedź. Od strony analizy technicznej wciąż bez pozytywnego przełomu. A jeżeli coś nie chce rosnąć, to pytanie, czy będzie chciało spadać. Kruk, dojście do górnego ograniczenia kanału, zatrzymanie wzrostu w postaci spadającej gwiazdy, 2 tygodnie jak na razie korekty, tutaj wolumeny nie wskazują na dystrybucję, ale jest sporo miejsca do realizacji zysków, do cofnięcia się. Dolne ograniczenie kanału pokrywa się ze średnią 200-sesyjną. Taka zbieżność może być oczywiście dziełem przypadku, ale z punktu widzenia analizy technicznej, analizy, której zadaniem jest doszukiwanie się właśnie takich niuansów zbieżności, czy chociażby jak tutaj FIBO 61,8% pokrywa się z ważnym poprzednim szczytem i to jest wszystko w okolicy dolnego ograniczenia kanału. Należałoby sobie zadać pytanie, czy gdzieś pod koniec sierpnia może kruk mógłby tam zawędrować. Oczywiście jest to teoretyczne myślenie niepoparte twardymi sygnałami, ale ze względu na wyhamowanie wzrostu na wysokości górnego ograniczenia kanału wzrostowego z formacją spadającej gwiazdy i brakiem odpowiedzi popytu w poprzednich, ostatnich dniach przy oczywiście negatywnym odczycie wskaźniku impetu, jakim jest tygodniowy RSI, no brakuje tutaj pozytywnych wniosków. Konkluzja spadkowa. LPP konsolidacja od wielu tygodni na tych samych poziomach. Lokalnie naruszona została linia trendu wzrostowego, czy też dolne ograniczenie tego typu konsolidacji, ale oczywiście jest mnóstwo innych poziomów oporu, które też były testowane ze skutkiem pozytywnym. Nie udało się ich przełamać. No i do tego dochodzi oczywiście ten zielony prostokąt. Dla przypomnienia, jest to nic innego jak szerokość poprzedniej konsolidacji. Wyjście z niej górą to zaproszenie do zaatakowania okolic 16-17 tysięcy punktów, czyli tutaj jak na razie bez negatywnych wniosków, jeśli chodzi o LPP. Pytanie co na to CCC, no bo też należało przecież spojrzeć tutaj tak z przymrużeniem oka na to, co robi CCC. W długim terminie odwrócona flaga cały czas powiewa, nie doszło do jej negacji, a w ostatnim czasie doszło do zaatakowania głównego ograniczenia tego kanału spadkowego, tej konsolidacji. Tutaj cały czas straszy spadająca gwiazda, czyli fake na wysokości głównego ograniczenia. 53,26 jako opór nie zostało wybite. Jeżeli tydzień wypadnie powyżej, to tak naprawdę byki mogłyby w tym momencie powiedzieć formacji odwróconej flagi koniec i nie ma mowy o tym, aby myśleć o takim ruchu. Jednakże jak na razie tutaj podejście pod kluczowy opór, widać, że rozpoczęte formacje tygodniowe świecowe są ok, wolumeny także. No, oznaki na niebie wskazują na to, że byki odradzają się. Trzymam kciuki, że uda im się zanegować tą całą negatywną konsolidację o negatywnym wydźwięku. Orange jak na razie tutaj w kanale wzrostowym. Powrót, dosyć mocny powrót, podażowa czarna świeca. No, kiedy coś takiego się pojawia jeszcze na spółce Orange, od razu pojawia się pytanie, czy znowu nie zaczyna się jakaś wielotygodniowa korekta nie pozwalająca na zaatakowanie stref oporu z 2021 roku. To z punktu widzenia analizy technicznej, jak taka czarna pajda pojawia się na wykresie, no to zawsze jest ryzyko, że popyt znowu osłabł. Tym bardziej, że zamknięcie tygodnia wypadło poniżej szczytów majowych. To są oznaki słabości, dlatego też tutaj no, bez pozytywnych wniosków. W przeciwieństwie do banków. Banki jak na razie ok, no bo co można więcej powiedzieć o HOSSie, która postępuje, PKS-a miało za zadanie, byki z PKS-a miały za zadanie obronić 112,15. Udało się to obronić, było blisko, ale nie pojawił się podażowy sygnał i tym samym konkluzja dla PKS-a pozostaje wzrostowa, podobna jak dla PKO BP. Poziom obrony 39,01. Niedźwiedzie zbliżyły się na 19 groszy, ale nie udało się zaatakować tego poziomu wsparcia. Było blisko, atak nieudany, tym samym kanał wzrostowy postępuje. Konkluzja dla PKO BP wciąż pozostaje pozytywna, a dla przypomnienia przecież PKO BP na wykresie dnia pojawiło się w okolicy 27
7 zł, 13 zł już poszło do góry, to ponad 40%. Jak na spółkę tak dużą dwig 20, jest to genialny wynik. No i na końcu jeszcze tutaj Santander z tych banków. Utrzymanie się w szczytowej strefie bez kontynuacji wzrostów, ale powyżej poziomu wsparcia, to wystarczy do tego, żeby podtrzymać pozytywny autor na tą spółkę. Jest jednak coś, co teraz rzuca się w oczy. Właśnie teraz, jak spojrzałem, szanowni państwo, na tygodniowym RSI pojawia się głowa z ramionami. Jeżeli na jednym RSI banku pojawia się taka głowa, to jest to negatywny sygnał. No dziwne, żeby tylko w jednym przypadku tego typu formacja mogła się sprawdzić. Czyli pojawia się pytanie, czy to jest fake pułapka jakaś, czy może jednak RSI na tygodniowym wykresie Santander Polska zachęca do spadków, a jeżeli przecież Santander sam by nie poszedł na południe, to może i mógłby pociągnąć pozostałe banki. No jest to dosyć ciekawy case do obserwacji w najbliższych dniach, ale tutaj zaczyna się coś negatywnego pojawiać, czego nie było wcześniej. Duży znak zapytania, jeżeli chodzi o ten temat. Zobaczymy, co się z tego wykluje. PZU, jak na razie, papier wybronił się powyżej długoterminowych poziomów wsparcia. Dla przypomnienia tylko taka koncepcja czysto akademicka, teoretyczna. Szanowni państwo, okazuje się, że dotychczasowe, długoterminowe wzrostowe fale wzrosty odbywały się co najmniej w układzie trójfalowym. Drugi impuls był bardziej złożony i pomiędzy pierwszym impulsem a kolejnym impulsem, czyli pomiędzy pierwszą a trzecią falą, zachodziła taka zależność, żeby one podobnych rozmiarów. Jeżeli i w tym przypadku coś takiego miałoby się sprawdzić, no to tutaj celem dla akcyjnych byków mogły być okolice 45 zł, jest 40 zł, czyli tutaj byłoby około 5 zł jeszcze zapasu potencjału. Jak na razie formacje świecowe tygodniowe nie negują tego typu koncepcji. W tamtym tygodniu udało się bronić podstawę okazałej tygodniowej białej świecy, czyli tutaj jak na razie byki są górą. Także wolumeny były niższe, dlatego też konkluzja dla PZU pozostaje cały czas do wysokości 37,20 pozytywne. PKN Orlen, tak jak wspomniałem na początku, w tym tygodniu 10 sierpnia odcinana jest dywidenda 5,5 zł. Jest to dosyć dużo, co oznaczałoby, że pojawi się dosyć duża luka hossy na wykresach nie uwzględniających dywidendy, a to jest wykres uwzględniający dywidendy. Dla przypomnienia powiem, że dane pochodzą z portalu stock.pl. Dlatego też jak na razie koncepcja ruchu w kierunku 95 zł w oparciu właśnie o wyłamany wcześniejszy kanał spadkowy obowiązuje i po odcięciu dywidendy należałoby wrócić z wykresem dnia, czy też z opracowaniem 100 sekund do tematu PKN i zweryfikować poprzednie poziomy, zaktualizować wykres, dlatego też myślę, że w tym tygodniu PKN ponownie pojawi się na opracowaniu z analizy technicznej, a na razie konkluzja wzrostowa, a proszę nie przywiązywać uwagi do poziomu 62,86, bo on przecież przestanie obowiązywać już za kilka dni. PGE i kontynuacja wzrostów, tygodniowe formacje świecowe sprzyjają bykom, kolejna biała świeca poparta obrotami. I to wszystko podczas atakowania strefy oporu. Ta strefa oporu to okolice 8,70, 8,86. Widać, że tutaj byki nie odpuszczają. Formacja chorągiewki mogłaby odpalić i widać, że jest to jeden z argumentów na korzyść wzrostu, tym bardziej, że kanał wzrostowy postępuje. Konkluzja jak na razie, no to jest 6,96 pozostaje aktualne. No nie ma gdzie tego poziomu podnieść. Można byłoby go ewentualnie wsunąć na 8,28, czyli jest to nic innego jak podstawa bieżącego impulsu wybijającego tą konsolidację, ale ta konsolidacja ma znaczenie lokalne, krótkoterminowe. My tu rozmawiamy o ruchach przecież długoterminowych, o ruchach, które mogłyby przyczynić się na przykład do zaatakowania 11 zł w ramach koncepcji in-out. Dla przypomnienia, kiedy ceny wracają do wcześniejszej konsolidacji, w tym przypadku prostokąta z południa, otwierają sobie drogę do przeciwległego boku takiej konsolidacji. W tym przypadku strefie 11 zł. Czy tego typu ruch się tutaj ziści? No jak na razie byki nie mają argumentów, żeby się poddać, tym bardziej, że sygnały techniczne płynące z wykresu pozostają dla nich korzystne. No i na końcu Pepco, tutaj Pepco cały czas w układzie spadkowym, bez pozytywnych sygnałów, opór na poprzedni tydzień 36,14 nie został wybity. Jak nie został wybity, to i konkluzja pozostaje negatywna. Dziękuję uprzejmie za dzisiejsze spotkanie. Proszę jeszcze o zapoznanie się z informacjami prawnymi, a ja zapraszam. Za tydzień kłaniam się serdecznie. Piotr Gnajdyk, Biuro Maklerskie mBank.